Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica. Witamy Państwa na kolejnej naszej transmisji z pielgrzymki Ojca Świętego Franciszka do Chile. Witam Państwa ojciec Witold i ksiądz Adam Machowski. Witamy księdza Adama. Drodzy Państwo, już jesteśmy w sanktuarium Matki Bożej Szkaplerznej w Maipú, niedaleko Santiago de Chile, stolicy Chile. Ojciec Święty już przybył. Jest to spotkanie z młodzieżą z Chile. Już Ojciec Święty przejechał pośród sektorów, już ma za sobą takie pierwsze przywitanie się z młodzieżą. I teraz już widzimy stojącego Ojca Świętego na tym wzniesieniu, na tym podejście. I widzimy, słuchamy. Wszyscy krzyczą, to jest młodzież papieża. Tak. Radośnie. To jest Ameryka Południowa. W Chile pełnia lata, u nas pełnia zimę właśnie w tych dniach, a tam słoneczko jeszcze, godzina 17. Wszyscy z radością w sercach i w głosie słyszanym witają Ojca Świętego, który właśnie usiadł. Ojciec Święty już usiadł i już słyszymy młodzieńca. Młodzi wychodzą na spotkanie, tak jak Jan Chrzciciel wyszedł na spotkanie Jezusa Chrystusa w łonie Elżbiety. Tak młodzi w Chile witają Ojca Świętego. Dziękują za tę łaskę spotkania z Nim. Cieszą się bardzo z tego powodu. Z tego, co teraz właśnie dzieje się w Chile, i chcą powitać i podziękować za to, że w tej swojej agendzie bardzo ciasnej znalazł czas na spotkanie z młodymi. Słyszymy entuzjazm, jak zawsze, z młodzieżą. I chcą także wszyscy tu zająć się tym tematem, którym są oni sami, czyli młodzi. Młodzi z wszystkich diecezji tutaj się zebrali, aby pielgrzymować razem, aby być bohaterami zmiany, aby być bohaterami sprawiedliwej, dobrej zmiany, aby odkrywać Boga w każdym bracie, siostrze i na końcu świata. Szczególnie chcą walczyć o nową sprawiedliwość, o to, żeby świat stawał się lepszy, napełniawszy się radością, którą daje sam Bóg. To jest czas inny niż ten, w którym wizytował Chile Jan Paweł II. Dużo się zmieniło. Ale nie zmieniła się miłość i uczuciowe odniesienie do świętego Ojca, tym razem Franciszka. Dla młodych papież jest modelem miłości braterskiej i młodzi chcą przyrzec papieżowi wspólną modlitwę i przyrzekają modlitwę za samego papieża, aby mógł skutecznie pracować w służbie Kościoła. I obiecuje to cały kraj ze swoją różnorodnością klimatów, ludzkich serc, różnych sytuacji, że przyjmuje papieża z radością, papieża, który jest ich papieżem, jest naszym papieżem, chilijskim papieżem także. Widzimy, drodzy Państwo, słyszymy entuzjazm młodzieży, która przerwała to powitanie swojego przedstawiciela. No i oczywiście ten entuzjazm nie milknie. Drogi Ojcze Święty, jesteśmy młodzi i chcemy spotkać się z Jezusem. Jesteśmy napełnieni nadzieją i wezwani do tego, by być prorokami miłości.
Chcemy pokazać Tobie krzyż Chile, który prezentuje nasz kraj i przypomina nam o naszej obietnicy, aby tworzyć każdego dnia ojczyznę naszą bardziej sprawiedliwą i solidarną. Niebieski kolor krzyża oznacza nasze dążenie do nieba. Wstęga czerwona przypomina o krwi Chrystusa wylanej na krzyżu, o Jego przymierzu z każdym z nas. Gwiazda umieszczona w centrum krzyża symbolizuje naszą Matkę Maryję Szkaplerzną z Góry Karmel. Właśnie teraz papież nakłada tą wstęgę czerwoną na niebieski krzyż, aby zobrazować miłość Zbawiciela do każdego człowieka. I też mamy krzyż w barwach narodowych Chile. Jest niebieski, czerwony, biały, biała gwiazda. Elementy flagi chilijskiej. Ten krzyż jest właśnie krzyżem Chile, jak to powiedziała dziewczyna witająca Ojca Świętego przed chwilą. Ta gwiazda to taka symbolika odnosząca się do mszy z dzisiaj, do Temuco właśnie, bo to symbol tej krainy właśnie i plemienia Mapuche, które tam mieszka. Ten symbol we fladze Chile został zaczerpnięty właśnie stamtąd. W tej chwili Ojciec Święty wręcza różańce delegatom, którzy przynieśli krzyż na podium, gdzie on siedzi, teraz powstał oczywiście. I zamienia z każdym oczywiście kilka słów. I młodzież umieści krzyż na przygotowanym wcześniej miejscu, na tym podejście. Jesteśmy młodymi papieża. Z Ewangelii według świętego Jana. Nazajutrz Jan znowu stał w tym miejscu wraz ze swoimi uczniami i gdy zobaczył przechodzącego Jezusa, rzekł: oto Baranek Boży. Dwaj uczniowie usłyszeli, jak mówił, i poszli za Jezusem. Jezus zaś, odwróciwszy się i ujrzawszy, że oni idą za Nim, rzekł do nich: czego szukacie? Oni powiedzieli do Niego: Rabbi, to znaczy nauczycielu, gdzie mieszkasz? Odpowiedział im: chodźcie, a zobaczycie. Poszli więc i zobaczyli, gdzie mieszka, i tego dnia pozostali u Niego. Było to około godziny 10. Jednym z dwóch, którzy to usłyszeli od Jana i poszli za Nim, był Andrzej, brat Szymona Piotra. Ten spotkał najpierw swego brata i rzekł do niego: znaleźliśmy Mesjasza, to znaczy Chrystusa. I przyprowadził go do Jezusa. A Jezus, wejrzawszy na niego, rzekł: ty jesteś Szymon, syn Jana. Ty będziesz nazywał się Kefas, to znaczy Piotr. Pójdź za mną, ja jestem drogą, jedyną drogą, którą można pójść. Spotkania. I teraz Ojciec Święty podchodzi do ambony przygotowanej i wygłosi swoje słowo. Włączy się w ten dialog, bo to jest cały czas, słyszymy dialog młodzieży i Ojca Świętego. Ambona przystrojona w różnokolorowy materiał tkany. To też charakterystyczne właśnie dla Chile, dla całej Ameryki Południowej, takie kolorowe materiały. Takie pionowe pasy. Tak, tak. Ja także, mówi papież, ja także jestem radosny, mogąc was spotkać. Dziękuję za wasze słowa powitania. Dziękuję za to, że mogę
współdzielić ten czas z wami. Uważam go za bardzo ważny. Considero para mí importante encontrarnos, caminar juntos un rato. Ważne jest dla mnie, że możemy przejść kawałek razem, że możemy sobie pomóc patrzeć naprzód w przyszłość. To jest ważne, bardzo ważne. Dzięki wam. Cieszę się, że to spotkanie ma miejsce tutaj w Maipú, na tej ziemi, gdzie obejmują się bratersko historia całego Chile. W tym sanktuarium przecinają się, krzyżują się drogi z północy, z południa. Jednoczy się śnieg i ocean. I jest to miejsce spotkania dla nieba i ziemi. Dom dla Chile, dom dla was, kochani młodzi, gdzie dziewica z góry Karmel czeka na nas. W ten sposób towarzyszyła narodowi od jego początków i towarzyszy Chilijczykom poprzez te 200 lat historii. I chcę nadal podążać z nimi, z ich marzeniami, tak aby położyć Boga w ich sercach, aby byli marzycielami o wolności, marzycielami radosnymi, marzycielami lepszej przyszłości. Aby być, tak jak powiedzieliście w powitaniu, być bohaterami zmiany. Ja wiem, że serce Chilijczyków marzy o czymś wielkim. Zawsze marzy o czymś wielkim. Ponieważ na tych ziemiach narodziło się doświadczenie, które później rozszerzało się, multiplikowało się w różnych innych krajach naszego kontynentu. Kto im dał impuls? Młodym takim jak wy, że zechcieli wejść w tą przygodę życia, przygodę wiary. Tutaj mamy pejzaże piękne, ale też trudne. Możemy wchodzić na górę, ale później z niej schodzimy. Niektórzy się nudzą, kiedy nie mają wyzwań, które mogą ich stymulować. To się dostrzega zawsze bardziej poprzez katastrofy naturalne. W ten sposób one prowokują w nas wielkość serca, hojność w naszych sercach. Ale patrzeć na horyzont trzeba zawsze z nogami mocno postawionymi na ziemi. Chcę, żebyście szli kochając Jezusa, naśladując Jezusa. Miłość ojczyzny, miłość matki jest tożsama. Nasza ojczyzna jest matką. I tak jak matka uczy nas chodzić, która daje nam szansę na przeżycie, tak samo ojczyzna. Dlatego spoglądając na naszą matkę, papież wskazuje Maryję, myślimy o ojczyźnie. W ten sposób możemy być patriotami, możemy kochać naszą ojczyznę, kochać Chile.
z radością reagują na te słowa papieża ojczyźni, czyliczycy. Pude descubrir que hay muchas, pero muchas buenas ideas en los corazones y en la mente. Jako arcybiskup pracując z ludźmi mogłem odkryć w ludziach mnóstwo idei dobrych w sercach i umysłach młodych. Ale mamy jeden wielki problem. Kiedy słuchamy tych młodych ludzi, tych idealistów z twarzą mędrców starych, mówimy, ten myśli tak, bo jest tylko młody, ale jeszcze dojrzeje. Detrás del ya va a madurar contra las ilusiones y los sueños se esconde. Oznacza dojrzewać, ale dojrzewać w kontrze do tych ideałów młodzieńczych. Strzeżcie się tego. Strzeżcie się tego. Nie można wzrastać akceptując niesprawiedliwość. To nie jest dojrzałość. Jeśli wam proponują coś takiego, to nie dajcie posłuchu ich słowom. Pareciera que en esta ya va a madurar de nosotros los grandes. Wydawałoby się, że dojrzeć, to znaczy zamilczeć, to znaczy zaakceptować niesprawiedliwość, to, że nie możemy nic uczynić, że zawsze było tak samo. Co możemy zmienić? Jeżeli wszystko było tak, jak jest, to co możemy zmienić? To nie jest prawdziwa dojrzałość. Prawdziwa dojrzałość to jest pomagać sobie realizować wspólnie nasze wizje, patrząc naprzód, a nie opuszczając wzrok ku ziemi. Jasne jest to dla was? Odpowiadają wszyscy radośnie, że tak. To jest młodzież papieża, krzyczą młodzi, klaszcząc z radością. Mając na uwadze tą rzeczywistość młodych, ponieważ ma się odbyć w tym roku synod. Tutaj papież zwraca uwagę, że ktoś zasłabł wśród widowni i prosi o modlitwę za tą osobę młodą. Młodzież odpowiada, niech żyje papież. I jest por esto realidad de ustedes, los jóvenes, es que voy a hacer lo que Ariel anunció, el convocado, el sínodo. Papież zwołał synod. Y el discernimiento en ustedes. Y además el encuentro de jóvenes, porque el sínodo lo hacemos los obispos. Synod dotyczący młodych. Pero zebrani będą oczywiście biskupi. Porque a veces las opiniones de los jóvenes. Ale ważne jest też usłyszeć opinię młodych. Y esas propuestas. Aby te opinie młodych, te zdania młodych nie były filtrowane, nie były jakby ocenzurowane przez innych. Dlatego trzeba się spotykać z młodymi, aby byli też bohaterami w sercu Kościoła. Trzeba spotykać młodych katolików, młodych chrześcijan i nie katolików, nie chrześcijan z innych religii. I jóvenes que no saben si creen o no creen. Także tych młodych, którzy wiedzą, że wierzą, albo tych, którzy nie wiedzą tego jeszcze. Directamente.
Trzeba ich bezpośrednio spotykać. Jest ważne, żeby młodzi mówili, żeby nie milczeli. I my mamy, powinniśmy być w tym dialogu pełni, dając głos innym. To chcemy zrobić w tygodniu poprzedzającym Niedzielę Palmową, aby spotykać młodych, wszystkich młodych świata. Chcemy, żeby Kościół miał oblicze młode. De la Santa Madre Iglesia, hablaba de un lugar especial ahí, o de la Santa Abuela Iglesia. Papież mówi, że czasami mówi się o świętej matce kościoła albo o świętej babce kościół, natomiast ważne, żeby kościół miał oblicze młode. Pero claro, un rostro joven es real. Ale ważne też, żeby to młode oblicze było rzeczywiste, żeby to oblicze młode nie było uczynione przez jakiś makijaż, przez jakieś kremy odmładzające, ale przez serce. Przez serce, do którego się odwołujemy. Dlatego Święty Kościół potrzebuje Was. Kościół potrzebuje tego, aby młodzi wchodzili w ten dialog. Trzeba, abyśmy mieli odwagę mówić, że to mi odpowiada, to nie, żebyśmy mieli własny głos. Ważne, żeby uczynić to w grupach młodych, w których będziemy się spotykać przed Niedzielą Palmową i w ten sposób przygotować synod, aby rzeczywiście usłyszał głos młodych. Papież prosi młodych, aby przygotowali właśnie się do tych spotkań, aby też mówili o swoich ideach, swoich problemach. Jak bardzo potrzebuje Kościół młodych, szczególnie Kościół uczniński, teraz zaznacza papież, aby być bliżej Jezusa. To właśnie młodzi mają nam pomóc. Abyśmy byli bliżej Jezusa. Wasze pytania, wasze pragnienie wiedzy, wasze pragnienie bycia hojnymi i wymagającymi czyni, że możemy być bliżej Jezusa. Chcę, aby to spotkanie właśnie było też takim, które nas przybliży do Jezusa. Abyśmy nie stracili tego czasu, nie stracili tego popołudnia, aby rzeczywiście było tak, że znajdziemy się bliżej Jezusa. O to prosimy. Dlatego patrzymy na naszą Matkę i niech każdy w swoim sercu mówi do niej, aby ona, pierwsza uczennica, pomogła nam. Mówić to trzeba w naszym sercu, aby ona pomogła nam być bliżej Jezusa. Tu po lewej stronie papieża stoi właśnie figura, wielka figura Matki Bożej z Góry Karmel, patronki Chile. Teraz papież chce opowiedzieć jeden dowcip. Kiedyś rozmawiałem z jednym młodym, zapytałem go, co czyni, że on ma zły humor. I ten młody odpowiedział, kiedy komórce mojej skończy się bateria, albo kiedy tracę łączność z internetem. Zapytałem, dlaczego? Odpowiedział mi, ojcze, to jest proste, w ten sposób
tracę wszystko, co się dzieje. Jestem na zewnątrz całego świata. W tych momentach, biegnąc, szukam ładowarki albo jakiejś sieci Wi-Fi, hasła, żeby móc się połączyć. To dało mi do myślenia, że z wiarą jest całkiem podobnie. Kiedy po jakimś czasie obmycia początkowego, kiedy jesteśmy bez łączności z Bogiem, staniemy się właśnie takimi bez kontaktu, bez baterii, bez naładowanej baterii. Kiedy nie mamy tego połączenia z Jezusem, zaczynamy coś tracić. Zaczynamy być bez łączności, bez baterii. Wtedy wygrywa zły humor. Stajemy się niewierzący, smutni, bez siły. Wszystko widzimy w zły sposób, pesymistycznie. Kiedy pozostajemy bez tej łączności, która jest życiem naszych marzeń, naszych snów, serce zaczyna tracić siłę. Zostaje bez baterii. Jak mówi tekst jednej piosenki, hałas i samotność miasta izolują nas od wszystkiego. Świat, który jest wokół, chce zatopić nas i utopić nasze idee. Bez połączenia z Jezusem. Bez tej łączności skończymy utopiwszy nasze idee, nasze marzenia, naszą wiarę. I w ten sposób jasne, że napełnimy się pesymizmem. Zamiast bohaterami, którymi jesteśmy i chcemy być, możemy stać się i dojść do tego, że nic nie znaczy, to będzie dla nas. Będziemy bez łączności ze wszystkim, co dzieje się w świecie. Jesteśmy, czując się jakby osamotnieni na zewnątrz tego świata, jak powiedział ten młody. Zamykamy się wtedy i no właśnie, jesteśmy na tej sofie, jak to mówił papież podczas Dni Młodzieży w Polsce. Jesteśmy jak przegrani. Ożenić się, studiować, to wszystko wydaje się bez sensu. Wydaje się być jakimś kłamstwem, oszustwem. Nigdy nie myśl, że nie masz czegoś do wniesienia, że jesteś niepotrzebny. Twoja praca jest niepotrzebna. Nigdy. To często jest w myśleniu ludzkim. Ten rodzaj myślenia, jak mówi Hurtado, jest radą diabła. Że nie znaczysz nic. Aby zostawić wszystkie rzeczy takie, jakie są, nic nie zmieniać. My jesteśmy z innego świata. Nie z tego myślenia. Gracias.
Gracias. Gracias. Todos, decía, somos importantes. Wszyscy jesteśmy ważni. Y todos tenemos algo que aportar. I wszyscy mamy coś do wniesienia. Un cachitito de silencio. Se pregunta cada uno. Chwila. En serio, mírense en su corazón. I pyta, nie każdy się zapyta w swoim sercu, co może wnieść. ¿Y cuántos de ustedes? I wie, ilu z was? Sienten las ganas de decir no sé. I ilu z was chce no w tym momencie powiedzieć nie wiem. Nie wiem, co mogę wnieść. I no lo conoces. Bo nie wiemy tego. Apurate encontrarlo. Para aportar. El mundo te necesita, la patria te necesita. Świat cię potrzebuje. Ojczyzna cię potrzebuje. Społeczność cię potrzebuje. No pierdas la conexión. Nie trać kontaktu z Jezusem. Los jóvenes del Evangelio que escuchamos hoy. Młodzi z Ewangelii, którą dziś słyszeliśmy, chcieli ten znak, który może im pomóc podtrzymać ogień w ich sercach. Oni razem z Janem Chrzcicielem chcieli naładować swoje baterie. I takim uczniem Jana Chrzciciela i potem Jezusa może być każdy z nas. Trzeba połączyć się z tym, który jest drogą, prawdą i życiem. Do nich prowadził młodych Jan Chrzciciel. To był święty, który śpiewał ze swoim życiem. Jestem zadowolony, Panie, jestem zadowolony, spełniony. Hurtado, święty czygijski, miał złotą regułę, regułę, aby rozpalić w sercu ten ogień zdolny do podtrzymania żywej radości. Ponieważ Jezus jest tym ogniem dla tego, który się przybliża, aby rozpalić swoje serce. Hasło świętego Chilijskiego było bardzo proste. Dobrze by było zanotować je w telefonach. Hurtado pytał się, co zrobiłby Chrystus na moim miejscu? Co zrobiłby Chrystus na moim miejscu? W szkole, na uniwersytecie, na ulicy, w domu, pomiędzy przyjaciółmi, w pracy. Także wobec tych, którzy stosują wobec mnie przemoc. Co zrobiłby Chrystus na moim miejscu, kiedy wychodzimy tańczyć, kiedy wychodzimy uprawiać sport, idziemy na jakiś stadion? Co zrobiłby Chrystus na moim miejscu? To jest to hasło. To jest ta bateria, którą trzeba rozpalić w naszym sercu. Rozpalić wiarę i płomienie w naszych oczach. To być bohaterem historii. Błyszczące oczy, ponieważ odkryliśmy, że Jezus jest źródłem życia i radości. Wtedy możemy być bohaterami historii, ponieważ chcemy zarazić tym płomieniem wiele serc zgaszonych, zapakowanych w niepamięć, w beznadziei. Ser protagonista es hacer lo que hizo Jesús, allí donde estés, con quien te encuentres y a la hora que te encuentres. Tam, gdzie będziesz, o tej godzinie, gdzie będziesz, gdziekolwiek, pytaj, co zrobiłby Chrystus na moim miejscu. Y la única manera de zapamiętajcie to hasło. De la contraseña es. Jedyny sposób, żeby zapamiętać hasło, to jest często go używać. Lo que le pasó a los tres chiflados en aquel film, que arman
un asalto, un robo, una caja fuerte, todo pensado, todo, y cuando llegan se olvidaron de la contraseña. Tutaj oprawa opowiada anegdotę, papież o trzech złodziejach, którzy ukradli jakiś safe w banku, ale zapomnieli hasła i nie potrafili go otworzyć. I teraz papież przepytuje młodych, czy zapamiętali dobrze to hasło podpowiedziane przez świętego Alberto Hurtado. Co zrobiłby Chrystus na moim miejscu? Młodzież odpowiada: doskonale. Ale może przyjść moment, kiedy zaczyna brakować pamięci. Ale przeciwko temu idzie zbliżenie się nasze do Jezusa, kiedy nasze serce staje się jak serce Jezusa wręcz. No basta. Nie wystarczy. No basta con escuchar alguna enseñanza religiosa. Nie wystarczy tylko wysłuchać jakiegoś nauczania religijnego albo nawet zapamiętać jakąś doktrynę. Trzeba pytać siebie, co robiłby Chrystus na moim miejscu. To dlatego młodzi z Ewangelii pytają, gdzie mieszkasz, nauczycielu, jak żyjesz? Bo chcą żyć jak Jezus. My chcemy żyć jak Jezus. Ta droga jest też pewnym ryzykiem. Ale musimy się do tego przyzwyczaić. Dlatego trzeba, abyście byli młodzi przyjaciele, kochani przyjaciele, bohaterscy, odważni. Zwłaszcza w momentach trudności. W pośrodku pustyni, drogi, aby zawsze była ta łączność, aby zawsze była ta ładowarka, że nie jesteśmy sami. Abyśmy zawsze cieszyli się towarzystwem Jezusa, Jego Matki i wspólnoty. Jakie było hasło? Co zrobiłby Jezus na moim miejscu? Pyta znowu papież i młodzi odpowiadają. Drodzy przyjaciele, drodzy młodzi, będą, bądźcie jak młodzi Samarytanie, którzy nigdy nie opuszczają człowieka pozostawionego na uboczu, w drodze. Czy czasami porzuciłem kogoś na boku drogi, jakiegoś znajomego, jakiegoś przyjaciela? Bądźcie Samarytanami, nigdy nie opuszczając nikogo. Bądźcie jak młodzi Cyrenejczycy, którzy pomagają Chrystusowi wziąć krzyż i razem z Nim podnoszą cierpienia dla swoich braci. Bądźcie jak Zakeusz, który przemienia swoją karłowatość duchową i dał Jezusowi przemienić swoje serce z serca materialistycznego na serce solidarne. Bądźcie jak młoda Magdalena, która szuka w pasjonujący sposób miłości i która jedynie w Jezusie spotyka odpowiedzi, których potrzebuje. Miejcie serce Piotra, aby porzucić sieci jak on nad brzegiem jeziora. Miejcie miłość Jana, aby złożyć w Jezusie wszystkie swoje uczucia. Miejcie dyspozycyjność Maryi, aby śpiewać z radością i czynić
Bożą wolę. Kochani przyjaciele, chciałbym zostać tutaj więcej czasu z wami. Ci, którzy mają telefon, niech wezmą go do ręki. To będzie znak, aby nie zapomnieć o haśle. Pamiętają hasło? Myśleć, co zrobiłby Jezus na moim miejscu. W ten sposób się połączymy z Jezusem. Dziękuję za wasz czas, za to spotkanie, za waszą radość. Młodzi żywiołowo reagują na te słowa papieża kończące jego wystąpienie. Dziękuję wam bardzo i chcę prosić o jedno. Niech nie zapominajcie modlić się za mnie. Sufre esclavitud, le falta paz y en muchos no hay esperanza. Dime, Señor, cómo puedo sembrar más amor. Sígueme, soy camino, única ruta a seguir. Teraz śpiew młodych, którzy śpiewają, że Jezus jest tą jedyną drogą, którą można pójść. Jeszcze młodzi tutaj cieszą się Ojcem Świętym. I pozwalają dojść do słowa, wyrażają swój entuzjazm. No widać, podbił ich serce. Nie. Chcą przedłużyć to. Cenny czas. Podnieśmy nasze ręce i serca. Wszyscy. Do naszego Ojca w niebie. On słucha naszych próśb i mówmy razem. Ojcze nasz, któryś jest w niebie. Porque tuyo es el poder, el honor y la gloria por los siglos de los siglos. Bo Twoje jest potęga i honor i gloria na wieki wieków. Amen. Señor, esté con ustedes. Pan z wami. Błogosławieństwo Boga Wszechmogącego, Ojca i Syna i Ducha Świętego niech będzie z wami wszystkimi i pozostanie z wami na zawsze. Amen. Amen. Tego błogosławieństwa Ojciec Święty udzielił krzyżem, który młodzież na początku spotkania wniosła. Krzyżem Chile, kolor błękitny krzyża, na nim czerwona szarfa przewieszona przez ramiona jak stuła i w centrum biała gwiazda, a więc te elementy, symbole, kolory flagi narodowej Chile. Ten krzyż to taki symbol, który ma przygotować też do tego synodu o młodych. Symbol bardzo ważny, wiemy. Symbol, klucz naszej wiary, klucz do nieba. Ważne, abyśmy właśnie w krzyżu odnajdywali naszą nadzieję, łączność z Jezusem Chrystusem. Teraz Ojciec Święty jeszcze umieści różaniec
na figurze Matki Bożej Szkaplerznej, która znajduje się tam obok jego miejsca, skąd on przewodniczy temu spotkaniu. W tej chwili widzimy, zbliża się do tej figury. Jest to ta figura, którą wczoraj koronował podczas mszy świętej w Santiago, naturalnej wielkości. I biały różaniec Ojciec Święty przewiesił przez prawą rękę Maryi, tę samą, w której trzyma szkapesz. I zatrzymuje się jeszcze na chwilę krótkiej modlitwy, dotknął policzka dziesiątka Jezus na tej figurze, którą Maryja trzyma. Taki gest czułości, też gest charakterystyczny dla religijności Ameryki Łacińskiej. Dotknięcie, ta bliskość fizyczna. I powrócił na miejsce przewodniczenia. Jeszcze pyta się, jakie było hasło. Jakie było hasło? I proszę, żeby młodzież powtórzyła to hasło. Co na moim miejscu zrobiłby Chrystus? Żeby się nie zapomniało, na koniec jeszcze powtórka. Dziękuję Wam bardzo, bo odpowiedź była dobra, powiedział, i dziękuję bardzo za tę odpowiedź. I w tej chwili spotkanie dobiega końca, przynajmniej według planu, według organizatorów. Pytanie, czy młodzież pozwoli tak, żeby tak się zakończyło w tym momencie to spotkanie? Jak słyszymy, młodzież robi co może, żeby tak nie było. I chcę zatrzymać Ojca Świętego. Jesteśmy chórem papieża, wołają młodzi. Śpiew, dziękujemy za tą wizytę w Sanktuarium Narodowym Chile w Maipu. To taka chińska Częstochowa, to może by nazwać to sanktuarium. Tak. Matka Boża to patronka Chile właśnie. Matka Boża Szkaplerzna. Szkaplerzna. Tak. Patronka też wojska. Ma nawet tytuł generałowej. My byśmy powiedzieli hetmanka. No właśnie. O, tu widzimy teraz ujęcie z kamery, z góry. Widzimy piękne tańce. Młodzież gdzieś tam w jednym z sektorów tańczy w strojach ludowych, ubrana. Stroje pewnie z różnych stron, regionów. Bardzo kolorowe, czerwone, żółte, niebieskie, brązowe. Stoją w dwóch rzędach. To mówimy dla naszych radiosłuchaczy, którzy tego nie mogą widzieć. W tych różnych kolorach była też przystrojona ambona, z której przemawiał papież. Także krzesło papieskie, na którym siedział podczas liturgii. Teraz możemy obserwować świątynię. Świątynię na Dobre wzniesioną w 1974 roku, a więc stosunkowo nowo. Musimy pamiętać, że Chile to miejsce wielu trzęsień ziemi. Poprzednie sanktuarium na początku XX wieku właśnie zostało prawie całkowicie zniszczone przez trzęsienie ziemi. To są te tragedie naturalne, o których wspominał na początku przemówienia papież, którym trzeba stawić czoła i czyli strzycy, no właśnie umieją to czynić. Wbrew nawet pewnym, można by powiedzieć, wyrokom losu czy natury, potrafią się zebrać i iść do przodu, budować swoją przyszłość. Do tego odwoływał się papież. Też to powiedział o Ojciec Święty na spotkaniu pierwszym z prezydentem Chile, pierwszego dnia po przybyciu, że cechą chilijskości, takiej jej duszy chilijskości jest wytrwałość, jest trwanie, odbudowywanie. Upór taki właśnie. Miałem kolegę chilijczyka, księdza, podczas studiów w Hiszpanii, to rzeczywiście ten upór można było w nim zobaczyć. Ten upór polegający na ciągłym też powstawaniu w gruncie rzeczy. Też właśnie te świątynie bardzo często są tam niszczone wprost przez trzęsienia ziemi, a trzeba je znowu odbudowywać i znowu. W tej chwili, dodajmy, widzimy na ekranie Ojca Świętego, który podszedł do młodzieży niepełnosprawnej, która tam jest w pierwszym rzędzie, siedzi sobie. I podszedł, żeby się przynajmniej z nimi przywitać, uściskać niektórych. Oczywiście jest to wzruszenie dla nich bardzo duże. A młodzi krzyczą, to jest młodzież papieża. I cieszą się, że jeszcze jest z nim, że udało się im go nieco dłużej zatrzymać. Tak, przynajmniej z tymi stojącymi w pierwszym szeregu gdzieś poda rękę, zamieni dwa słowa. Trochę ludzi niepełnosprawnych w pierwszych szeregach, ich szczególnie pozdrawia papież. I słyszymy śpiew, widzimy tańce, no właśnie jak to młodzież
na całym świecie, tak swoją radość wyraża w ten sposób, tak samo też i w Chile. Jest to młodzież, jak słyszeliśmy, z całego kraju. To jest takie ogólno-chilijskie spotkanie młodzieży z Ojcem Świętym. Drodzy Państwo, może właśnie dlaczego to sanktuarium narodowe w Maipú? Skąd taka rola tego miejsca? Otóż to miejsce jest bardzo powiązane i z religijnością Chilijczyków, ale też z ich historią, ich kraju, ich niepodległością. Kiedy były walki w Chile toczone o niepodległość tego kraju, o wyzwolenie się spod panowania hiszpańskiego, Chile ogłosiło niepodległość w 1810 roku. No i oczywiście reakcja Hiszpanii, tak, wysłanie wojska, czy tam jeszcze wzmocnienie tego, które już tam było, i no i walka o niepodległość. I w 1818 roku tam była bitwa w tym rejonie, a więc 8 lat po tej ogłoszonej niepodległości. Bitwa i obietnica, którą złożyli wtedy Chilijczycy, dowódcy armii chilijskiej, właśnie, że jeśli zwyciężą w tym miejscu, zbudują kościół ku czci Matki Bożej, i zwyciężyli. To jest rok 1818. A więc 200 lat w tym roku mija od tego wydarzenia, od tej bitwy. Obietnica była dana 7 maja 1818 roku, a świątynia tak naprawdę ukończona w 1974, 24 października. To trochę jak z naszą świątynią opatrzności w Warszawie też. Którą... No tak, tylko te tam były te jeszcze zniszczenia, tak, za wcześniej budowla powstała, potem zniszczona, odbudowana, i to co widzimy obecnie, tak, to jest ten budynek z tego roku, jak tu ksiądz Adam podpowiada, 74. Także jest to miejsce szczególnie ważne i dla Chilijczyków w sensie religijnym, i też w sensie narodowym. Tu też były te właśnie nawiązania w wypowiedzi Ojca Świętego do młodych, gdzie mówił o ich roli dla narodu, dla państwa. O patriotyzmie, który jest cnotą chrześcijańską. No właśnie też to porównanie matki do ojczyzny, czy ojczyzny do matki, która uczy chodzić, która uczy poruszać się w świecie. To rzeczywiście jest rola naszych ojczyzn. Też dodajmy, że Jan Paweł II też był w tym sanktuarium, bo jakżeby inaczej, jak mówimy, to jest taka chilijska Jasna Góra. I tam w roku 87 zawierzył całe Chile jako papież, zawierzył opiece Matki Najświętszej. Tutaj już widzimy Ojca Świętego, który już wsiada do samochodu i oddala się z tego miejsca, będzie odjeżdżał, ponieważ przed nim jeszcze jedno dzisiaj spotkanie na Uniwersytecie Papieskim Katolickim w stolicy Chile, w Santiago. No jest on oddalony od tego miejsca o około 18 km, a więc no nie jest to dystans zbyt długi. Też spotkanie to tam na Uniwersytecie jest zaplanowane na 22:30, oczywiście naszego czasu. Tam to jest 18:30. Ojciec Święty odjeżdża, jeszcze ręką, dłonią pozdrawia zebraną młodzież. Słyszymy śpiewy, ale już też i młodzież powoli opuszcza to miejsce w takiej atmosferze radosnej. Księże Adamie, próbkę tego entuzjazmu młodzieży latynoamerykańskiej. Południowy charakter, radosny, otwarty, bardzo łatwo nawiązujący kontakt z człowiekiem, nieraz nawet zupełnie obcym wydawałoby się. To rzeczywiście otwarte ramiona, otwarte serca. To jest szansą rzeczywiście tych młodych, szansą tego typu religijności. Natomiast myślę, że papież też bardzo świadomie podczas tych pielgrzymek wchodzi w tematy trudne, tak jak dzisiaj podczas tej mszy świętej sprawowanej właśnie wśród tego ludu Mapucze, tych Indian, którzy nieraz są w konfliktach z państwem, nawet podobno były jakieś protesty przeciwko tej mszy na lotnisku, bo roszczą sobie pretensje do tych terenów. Ale widać, że papież no nie boi się tych trudnych tematów. Spotkanie z więźniarkami wczoraj w bardzo ciężkim zakładzie karnym przecież, czy dzisiaj z młodymi, którzy też no z pewnością
są w jakiejś mierze trudnym tematem dla duszpasterstwa. Natomiast papież też pokazuje też nam, jak sobie radzić, jak też kierować młodych, żeby sami zadawali pytania, żeby sami zaczęli myśleć. Myślę, że to by było najważniejsze w takim duszpasterstwie, żeby rzeczywiście ten młody człowiek, nawet jakby trochę poza rzeczywistością, oderwany od tej rzeczywistości, wydawałoby się lokalnej czy rodzinnej, żeby sobie radził poprzez swoją osobistą łączność z Jezusem Chrystusem. Kapitalne było to połączenie tego, co młodzież zna, komórka, zasięg internetu, tak jest, to bateria. To tak rzeczywiście jest. I, że jako kontakt z Jezusem tutaj wtedy ten prawdziwa obraz. Panika jest wśród młodych, jak się traci Wi-Fi. A tak naprawdę powinna być w każdym z nas taka panika, kiedy tracimy kontakt z Jezusem. Kiedy gdzieś tam ta wiara, która odpowiada za tą łączność, obumiera, kiedy ta ładowarka już jest w gruncie rzeczy pusta. Drodzy Państwo, dziękujemy za to spotkanie wraz z Ojcem Świętym i z młodzieżą chilijską i zapraszamy na kolejne spotkanie już za 15 minut. Ojciec Święty na Papieskim Katolickim Uniwersytecie Chile w Santiago de Chile, w stolicy tego kraju. I tam też będziemy wraz z nim i będziemy słuchać, widzieć jego spotkanie, słuchać jego słów. A teraz już zapraszając na to spotkanie za 15 minut, teraz dziękujemy za uwagę. Dziękuję bardzo ojciec Witold Hetnar i ksiądz Adam Machowski. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.